Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym weekendowym vlogu, tak Matylda? Mamy bardzo ciekawy weekend, bo dla niektórych to jest długi weekend. My z Johnem musieliśmy pracować. Dzisiaj jest piątek, John rano idzie do pracy. Potem ja w tym czasie idę do babci i idę do pracy z Matyldą na godzinę, dwie. I potem John ją odbiera z pracy. Mojej pracy idzie z nią do domku, tak? Może na jakieś zakupy? Tak? Mama. I ja będę pracować. I taki plan jest na dzisiaj. Jutro wieczorem w nocy moja siostra przylatuje. Bardzo się cieszę. Z Łukaszkiem. Thank you so much. No i co? I szykuje się ciekawy weekend. Co, Matylda? No. Dzisiaj są mojego taty urodziny. To już zadzwoniłyśmy. Zadzwoniłyśmy i coś... Co śpiewałyśmy? 100 lat, 100 lat. Tak? Tak to było. Dobre? Jest śniadanko? Dobra. Ja się biorę tutaj, jak Matylda je sama. A to dostaliśmy wczoraj, znajomi kupili 2 kilo truskawek i nam sporo tego zostało. No ale truskawki są teraz takie, że naprawdę dzień po to mrozimy i po prostu robimy smoothies. Jeszcze szczególnie, że wczoraj wieczorem zapomnieliśmy schować do lodówki, to tym bardziej po prostu obetnę końcówki i je zamrożę i będziemy mieć super smoothies truskawkowe. Co, Matylda? No. No już śniadanko ogarnięte, ja też. Mam nowe klipsy do włosów. Te bardzo popularne teraz takie są. Ale stwierdziłam, że poszaleję, też kupię. Jeszcze chciałam przed wyjściem ogarnąć pranie. Matylda już wszystko zjadła. Zjadłaś wszystko? Tak. Tak. No chciałam zrobić, poskładać pranie z wczoraj. I potem już tak ostatecznie się szykować. No i przez to, że idziemy do babci i potem do pracy, to jest taka większa wyprawa. Już mamy przygotowane owoce. No, jak Matylda nie będzie chciała jeść normalnego jedzenia, to też mamy taki backup słoik. I co jeszcze? Wodę mamy. No i teraz Matylda wybiera zabawki, jak ja ogarniam pranie. Papa! 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 Kwiatuszki kupione i zatrzymaliśmy się po kawę, tak? Proszę bardzo. Dobrze? Tak. Tak, smakuje ci? A to? Wisienki. Soczek. What are you doing? Blue. Blue. You gonna do your puzzles? Oh, you're gonna kick them. That's cool too. Yeah, chcesz. Okay. Beep. Blue. Chodź tu, 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 tu. Matylda jest daddy. Jak było w pracy? Oh, her. Matylda, nie ty. Fajnie było. Zrobisz papa, mama? I love you. Nie. Nie, okej, papa. Fajnie? Tak. Tak. Pankejki zrobione. Jeszcze nam został trochę mascarpone, to dodałam i zapomniałam, jaki to jest taki pyszny, naprawdę pyszny serek. A co nie, Matylda? Mhm, smacznego!
Dobra, to co kupujemy? Owoce, tak? Cytrynkę, tak? Mleko, chleb, jogurt, owsiankę, tak? Samochód? Samochód. Auto? Dom. Dom. Nanie. What? Nanny. Yeah, yeah. Oh, nanie. I thought you said like lanie, and I was like, wait, what does that mean? Is this going on YouTube? This whole conversation? Is lanie spanky? Oh, yeah. That's not good. Well, I didn't say it, you said it. I was trying to tell a funny joke. Mama. Mama. Mama teraz pisze? Mama, lo, lo. You want blue pen? Okay. Idziemy? Możesz nałożyć buty? Nie. Nie. Nałożysz buty anyway? Tak. Let's go. Chodź, idziemy. Do you like them, Matilda? Yeah. Your toes. Watermelon. It's a watermelon. It's a watermelon. Jesteśmy w Carrefourze. Matilda, zadowolona jesteś z zakupów? W Carrefourze jesteśmy. Tutaj mamy, używamy ten system scanningu nadal. No i chcę dzisiaj ugotować fettuccine Alfredo. I zastanawiam się, tutaj są jakieś bio makarony i chciałam po prostu wypróbować i zobaczyć, czy jest lepszy niż ten zwykły. Czy lepiej smakuje po prostu. Super, dziękuję bardzo. Do widzenia! Tutaj John zabawia Matyldę, a my wracamy do domku. Matylda szybko coś zje i czas na drzemkę. No już wróciliśmy do domu, Matylda śpi. Chciałam wam pokazać, że kupiłam Matyldzie takie te kroksy. Ciężko było z rozmiarem, bo te są takie dobre teraz, tak troszeczkę, może nie na styk, ale w ogóle nie ma miejsca, żeby urosła, ale następny rozmiar wyżej, bo to jest ta siódemka. Następny rozmiar wyżej, to były naprawdę bardzo dużo, za dużo miejsca. No i zobaczymy, czy lato wytrzymają, bo muszę wam powiedzieć, te, które ostatnio kupowałam, to już się rozlazły. To jest nawet niecały miesiąc i już tutaj się zupełnie rozkleiły. No i wyglądają tak zniszczone, a no dopiero kupiłyśmy, ale naprawdę wyglądają, jakby już trójkę dzieci w nich chodziły. No i jak mówię, tutaj już się rozwaliły, tutaj też się zaczynają rozwalać. A Matylda jest bez koszulki, bo jadła, tak? Bziusio. Bziusio! Podobają ci się nowe buciki? Fajne? No i tutaj była jakaś przycena dzisiaj, to kupiłam jej ten do zaczepki i jeszcze, bo stwierdziłam, że ten ananas jest fajny. No i też ten. Takie. Fajnie to wygląda na bucie. Nie? A wyostrz się, wyostrz się. Nie pokażmy. O. Tak to wygląda i na bucie naprawdę całkiem spoko. No. I to po prostu się przypina, to też jest fajna opcja. Wygląda jak nowy but. Czy inne. No i czytałam dużo recenzji, podobno dla dzieci te buty są fajne. Mało się niszczą, mogą wchodzić do wody i tak dalej. Zobaczymy, czy nam się sprawdzą. Jak mówię, te fajne, ale no po 3 tygodniach już się rozwaliły. Zupełnie. Tutaj, też po bokach. Niedobrze. No my właśnie z Matyldą wyszłyśmy z domu. Matylda jeszcze jest po drzemce. Ja nagrałam film. Trochę edytowałam. Bardzo pracowite była Matyldy drzemka. Chciałam jeszcze ugotować obiad, ale mi się nie udało. No i teraz pędzimy, żeby się spotkać z koleżanką Matyldy i moją. Ciocia i Kaja. Na placu zabaw. Myślę, że będzie naprawdę fajnie. Matylda, jak ci się podobają nowe buty? Tap-taps. Tap-taps? Podobają ci się? Wygodne są? Tak.
Czekamy na koleżankę. Na kogo czekamy? Na Kaję, tak? Będziecie się bawić? 3, 2, 1, go! Matylda! Gazu, gazu, Matylda, gazu! Pięknie, tak? Gazu, na schody! A gdzie jest Kaja? Gazu, Matylda! Tu jest. Matylda! No! Ostrożne dziewczynki, tak? Teraz Kaja! Kaja pierwsza! Kaja pierwsza! Szybko, szybko! Chciałam powiedzieć, że Matylda tutaj na największą zjeżdżalnię sama weszła. Sama wchodzi, ale poczekaj na mamę, a mama zawału serca dostaje, tak? A ty się cieszysz, tak? I mówisz, że sama. Mhm. Jak się daje buzi, Kajciu? Piątka! Piąteczka! O! No kochani, ja już jestem u moich rodziców, bo moja siostra przylatuje dzisiaj. Już dostałam SMS-a od cioci, że już są. Chciałam wam pokazać, że kupiłam im jedzonko, kupiłam im takie polskie rzeczy, takie kabanosy. Kupiłam im ogórki małosolne, bo nie ma takich rzeczy w Warszawie. Jakieś dziecko krzyczy, nie moje. John został z Matyldą w domu, no bo oni już jest 20, po 20. To nie będą późno. No i co? Mam wodę i po prostu czekam na nich i mega, mega się jaram. A też im kupiłam pomidorki malinowe, owsiankę na jutro rano, mimo to, że chcę ich zaprosić na śniadanie, ale może będą głodni czy cokolwiek, to wszystko kupiłam. No i chciałam was się spytać, bo moi rodzice wyłączyli wodę w mieszkaniu, jak nie byli przez niecałe dwa tygodnie. I my z żonem nigdy nie wyłączamy wodę. Czy to jest źle? Czy powinniśmy wyłączać wodę? Nawet powiem szczerze, że nie wiem, gdzie się wyłącza wodę. To dajcie znać w komentarzach. Niestety nie poniżej, tylko na blogu, który podlinkuję poniżej, lub na Instagramie. Dajcie znać, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. A, ktoś tam napisze. Zmęczona Ania. Już siedzimy z 4 godziny i gadamy. I nie miałam czasu nic nagrać, ale niebawem jutro będzie Ania na kanale, tak? Zmęczona Ania. Też z Łukaszkiem rozmawiałyśmy i rozmawialiśmy i tak dalej. To niech Ania się kładzie spać. Rodzice mieli opóźniony samolot z Barcelony. To też ich nie ma jeszcze. Myślałam, że się z nimi zobaczę, ale niestety nie udało się. Ale dobrze, bo miałam okazję obgadać z nich z Anią. Dobra, dobranoc i do jutra. Dzień dobry, kochani, witamy w niedzielę. Tu jest Matylda. A dzisiaj jest dzień taty. Z Matyldą narysowaliśmy tacie taki piękny obrazek. No i powiem wam szczerze, że Johna prezent jeszcze jest gdzieś w poczcie, jeszcze nie dotarł. Mam nadzieję, że nie będzie za bardzo zły. Płacz, jeszcze balon żyje. No i co? Zaraz rodzice z Anią przychodzą. Ja bym chciała się jakoś ogarnąć. I przychodzą na pancake'i. Pip, pip, pip. No, Matylda, pip, pip, pip. Z kim się dzisiaj zobaczysz? Tata. Z tatą. I z kim jeszcze? Ola. Ula. I kto jeszcze? Roman. I jeszcze ciocia? Tak. Ciocia Ania? Tak. I Łukasz? Tak. Fajnie będzie? Tak. Tak. Hej. 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 Han. Wee. Wee.
No my już byliśmy na spacerku bardzo miłym, poszliśmy i kupiliśmy jeszcze truskawki, kupiliśmy 2 kilo tym razem. Super truskawki są teraz, myślałam, że już sezon się kończy, a tutaj okazuje się, że jeszcze to są najlepsze truskawki, co jadłam do tej pory w tym roku. Naprawdę pyszne, kupiliśmy malinki, już chcieliśmy. Moja siostra, też kupiliśmy agrest, bo nie mają agrestu w Kanadzie podobno. No i co, ja się biorę, a jak Matylda się śpi, to ja sobie ugotujemy sobie fettuccine alfredo, bo ja ostatnio wczoraj czy przedwczoraj miałam taką ochotę, to chciałam sobie to ugotować. I potem idziemy do mojej babci, a babcia Marysia, która gotowała botwinkę, tak się mówi, co akurat ja nie przepadam za bardzo, to zjemy przed wyjściem, potem, o i też bób kupiliśmy, bo też w Kanadzie nie ma takiego dobrego, to po prostu takie polskie jedzonko dzisiaj, oprócz ten fettuccine, nie polskie. Tutaj mamy już nasze fettuccine alfredo, po prostu wow! Luke, do you like it? Dobre? Can you say bardzo dobre? Bardzo dobre. Aha, brawo. Which one do you want? No i zbieramy się do jedzenia, smacznego. I nie przyzwyczajajcie się do tego. Właśnie jedziemy do babci Marysi. Say hi. Hi. Łukasz, pamiętacie Łukasza z Tajlandii? I'm asking if they remember you from Thailand. Yeah? Is there anything you want to say? No. Are you shy? Kind of. Trochę się zawstydzi. Najpierw się spytał, czy nadal nagrywam na YouTube, a teraz się troszeczkę zawstydził, co? I don't know what you said. To nawet nie otworzyła. That's right. Nie, to ty masz jeść. You're wrecking my footage. To będzie na kamerze. Matylda, gdzie jest Ula? Widziałaś tutaj, panie robiły jogę. Hello, popatrzcie, no mamy nową torebkę. Ładna, podoba ci się? Tak? Tata ma nowy zegarek. Się jeździ do Hiszpanii. Się ma. Tak, oczywiście, że zauważyłam. A Matylda ma Ulę, tak? I masz Romana? I masz ciocię Anię? Fajnie, co? Piękna fontanna, jest wszystko pięknie, a Matylda zbiera kamyczki. Tak? I rzuca. Co robisz? Rodzice poszli do domu z siostrą do mieszkania. Ja stwierdziłam, żebym chciała sobie zrobić maseczkę na twarz. Matylda już śpi, czy on ogląda jakiś mecz. No ja stwierdziłam, że zrobię sobie maseczkę, jak mówiłam. To jest jakaś nowa, nigdy nie używałam, z firmy Taupa. No, zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Myślę, że spoko. I też spędzę sobie, nie wiem, zmoczę sobie stopy z Epsom Salt i tak dalej, bo czuję, że mi się tak przez te sandały i tak dalej, to mi się tak nogi bardziej, stopy bardziej męczą. To też chciałam to jakby dzisiaj ogarnąć. No i chyba tutaj zakończę ten weekendowy vlog. Mam nadzieję, że takie vlogi wam się podobają, takie rodzinne. Mamy z siostrą dzisiaj rozmawiałyśmy, mamy taki fajny plan, dużo dla was nagrywać, takich dodatkowych filmików i tak dalej. No, jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego.